Przołem ludziska! Z tej strony Staszek. A my gramy dalej w Simulacra. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wam się spodobała gra, bo wiedziałem, że bardzo dobry odbiór był pierwszego odcinka, więc kontynuujemy naszą podróż. Moi drodzy, będziemy rozszyfrowywać kolejne zagadki, kolejne tajemnice, tego co się stało za mną. I cóż, zaczniemy może od tego, że przejrzymy sobie czaty. Czyli przejrzymy sobie wszystkie SMS-y, powiedzmy, tak? I zapoznamy się trochę, kim jest Ashley, kim jest mama <grych> i kim jest Murph. Ja sobie przyznaję, szybko przejrzałem. Co zaszło. Przejrzałem sobie wszystkie te konwersacje, postaram się trochę wam streścić. Oczywiście skrólując przez wszystko, gdybyście sami sobie chcieli przeczytać. Więc, teoretycznie na początku niewiele się dzieje. Tutaj Ashley się dzieli problemami w pracy, jakie miała. Ona, się, ona musi mieć jakieś, wydaje mi się, że ważne stanowisko, ponieważ tutaj jakieś problemy były, tak? Ktoś się spóźnił na spotkanie i opierdzieliła swojego asystenta. Więc, ona musi mieć jakieś ważne stanowisko. Na pewno warto jest zapamiętania to, że Ashley jest przyjaciółką. Na pewno z przyjaciółką Anny spotkały się w Vortex Club, ale musiała wyjść wcześniej Anna, ponieważ Greg nie czuł się zbyt fajnie tam, czyli nie podobało mu się za bardzo. Tak? I tu jeszcze byli razem 29 lipca. Potem 30 lipca krótka informacja, że dziękuję, że mnie wysłuchałaś. 31 lipca najważniejsza informacja. I can't believe that guy. Shit, you know what he literally just did? Co zrobił Greg? I tutaj sobie próbuje Ashley dowiedzieć się, co on mógł zrobić. Ale tutaj próbuję sobie też żartować przy okazji, że nie podniosłaś tam chyba deski, nie podniósł, czy nie opuścił deski w toalecie. Ale confronted him about it and he again denied it. I tutaj mamy kolejny że do odszyfrowania, zaraz będziemy starali się odszyfrować. I stwierdziła: No way, you looked through his phone. Czyli przejrzała jego, jego telefon. I wydaje mi się, że z tego, co dalej tutaj. Uh, dalej widać, że po prostu przyszła informacja. Um, to wydaje mi się, już cichy his face. Okej, okay, że no to ona w sumie, prawda, jego prywatność zaburza. Krzyczył, krzyczał na mnie, więc kazałam mu wyjść. No i koniec. Tak to się skończyło. Więc wydaje mi się, że coś na telefonie zobaczyła. Może zdradzał ją z kimś innym. Sprawdźmy, spróbujmy ułożyć to zdanie. Uh, czyli czekajcie. I and he again denied it. Um, so, I, może, took his phone and showed it to him. Ja wiem, że czasami to wrzucam, ja nie potrzebuję tego, to wrzucam, to mogę to klikać. So, I took his phone and showed it to him. Tak, zgadza się. Dobra, pięknie. Więc zabrałam jego telefon i, pokaza i pokazałam mu to, tak? I'm not the jealous type. I really am not. Dobra, zobaczmy, co tam dalej. Fajne jest to, że można scrollować, można też przesuwać myszką, jak to na telefonie, więc wszystko pięknie odzwierciedli. And what did she, what did he say he is gonna do about it? Honestly, I don't know, I don't want to know. Hurts to think about it. Thanks, Ashley. For what? For listening. No i tak, ona bardzo dziękuję za to, że ona potrafi słuchać. I to jest ostatnia Ostatni moment, kiedy dyskutowała z Ashley. Ja sobie zacząłem wypisywać, zrobiłem sobie notatki z rozpiską ostatnich dwóch tygodni, z datami i sobie zapisałem, że 31 lipca pokłócili się z Gregiem. Dobra, lecimy dalej do mamy. Co wiemy o mamie? Tu teoretycznie mama chce czwartego przekazać, już czwartego, czyli już wiemy, że po tym, jak zerwała z, 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 z Gregiem, albo się po prostu pokłócili, chce przekazać ciastka. Ale ona mówi, że ja potrzebuję trochę teraz, a że nie ma więcej miejsca na jedzenie... Tak, że nie za bardzo ich potrzebuję. mama chce być opiekuńcza, prawda, nie odpowiadasz na telefon, a, all I ask is some space, czyli teraz potrzebuję trochę czasu, trochę przestrzeni, napisała to mamie, tak, zawsze jesteś zajęta, tak, chcę, żebyś, po, chcę, żebyś prawda, popierała moje decyzje, że, prawda, była tu obok, w razie czego, to wspierała mnie w moich decyzjach, tak. Tylko, że ona tutaj jakby... No właśnie, i tu jest ważna informacja. Who paid your rent when you took three months off to do that silly self-help curse? I to jest course. To jest bardzo ważna informacja. Ona przez trzy miesiące była na jakiejś terapii, tak? Terapii, która miała jej w czymś pomóc. Może ma jakieś problemy wewnętrzne, tak? To jest bardzo istotne według mnie. I ona też, pamiętacie na tym filmie jednym, który widzieliśmy z vlogów, ona coś wspominała o tym, że... Jak to było? Że, że to ma być terapeutyczne. Robienie vlogów. Więc trzeba zobaczyć datę, sprawdzić, czy rzeczywiście to się, to się jakoś tutaj łączy. Chociaż nie wiemy, które trzy miesiące i kiedy, które to były miesiące, kiedy ona wzięła. Yy, trzy miesiące wolnego chyba od pracy ogólnie, tak? Yy, I poszła na tę terapię, powiedzmy. I teraz, żeby było ciekawiej, 9 sierpnia, już sobie to nawet zapisałem, słyszałam, co się stało. No i wydaje mi się, że mogła stracić pracę. Dlaczego? Ponieważ. This world is not run by silly mantras of your sense of purpose, tak? Ty pra pracujesz, dostajesz kasę i na tym polega życie, to nie jest zbyt skomplikowane. Dlaczego chcesz to odrzucić, tak? Chcecie wspierać. Ale nie, 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 chcę, prawda, z kosztem twojego bezpieczeństwa, więc to już jest ciekawe. Jeśli chcesz coś zmienić, to ciocia Penny ma jakieś miejsce w swojej firmie i mogę cię polecić. I tutaj mamy treść, którą zapisała głosowo, wysłała głosowo um, Anna. Sorry, I'm at work. Just want to drown everything out for a bit. It's just every possible shitty thing that could happen happened at the same time and it sucks. I know you're worried, but I'm okay. I'll call you soon, I promise. Love you. Czyli już po prostu wszystko szlak trafił, tak? 10 sierpnia wiemy, że wszystko tam daje znać, że wszystko szlak trafia. I tutaj mamy potem jeszcze 11 sierpnia tekst, że nie chce pracować w firmie PR-owej po raz kolejny. Mama chce pomóc, ona to odrzuca. No właśnie, ale nie słucha dokładnie. Że konsultacje w, u weterynarza, powiedzmy, albo nie wiem, czy w sklepie ze zwierzętami, to nie jest to samo, czego ona pewnie szuka. Tak mi się wydaje. Tak. No i tutaj oczywiście jest kłótnia, że ona chce jak najlepiej, ale że e, Anna twierdzi, że no faktycznie ona jest najgorszą córką, jaką może być, bla, bla, bla. Love you too, mam. Mimo wszystko, tak. I to jest ostatni dzień, 10 sierpnia, kiedy y, odpisuje mamie. Więc ja sobie zapisuję, kiedy ostatni raz kto, kiedy ostatni raz. 11., przepraszam, chyba nie 10. Tak, ostatni raz e, odpisała mamie, tak? Wydaje mi się, że to może być ważne, żeby coś ustalić. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o mamę. A teraz, kim jest Murph? Zobaczcie, kim jest Murph. Czy jesteś wciąż ze swoim chłopakiem? Daj spokój, Murph. Tylko pytam. R ludzie jakby gadają, tak? Trzeciego, czyli te trzy dni już. Trzy dni to nawet cztery dni po tej kłótni i temu, że niby zerwali. No tak. E, no tak, tylko że wydaje mi się, że ona nazywa Murwa, jako, że on jest creepy. Tak? On po prostu mówi, co myśli. It's com isn't company policy to get to know your colleagues better as well. Czyli wiemy, że Murph pracuje razem, bądź pracował jeszcze 3 sierpnia razem z Anną. Tak. Musisz być, musisz się uspokoić, ponieważ telling me to wear my bareback dress because it looks hot is not appropriate. Czyli teoretycznie on do niej zarywał. Tak? Z tego co do widzę on tutaj gada, że wyluzuj coś tam, trolala nie dociera do niego, że ona się czuje nieswojo z tym, że on do niej tak, takie teksty rzuca. Kiedy ona jest świeżo po kłótni czy tam zerwaniu z chłopakiem. Tak? I to było i to wszystko działo się 3 sierpnia. Też mam to sobie zapisane. Tak, merw z pracy jest creepy. Tak sobie to zapisałem. Więc tyle z wiadomości dowiedzieliśmy się. Także wiemy, jest jakaś kłótnia, coś tam. I teraz tak, skończyliśmy na tym, zawsze można sobie tutaj zobaczyć. Fajne jest to, że też mam memo który, jakby, Memo, czyli ważne rzeczy są zapisane tutaj, jak również rzeczy, które żeśmy zrobili. Czyli teraz musimy zalogować się do Jabera. Wiemy, że mamy. Możemy teraz zalogować się do maila i sprawdzimy sobie, o, znowu to, no to 1807, dobrze pamiętam? Tak, trzeba nawet ten kod zapisać, 1807, to jest kod. No dobra, i co, może przejrzymy sobie teraz maile, ale na początku zobaczmy to hasło, ok, czyli możemy teraz zresetować hasło, ok, do Jabera. Reset. Dobra, zacznijmy od tego, potem będziemy przeglądać, co tam dalej. Dobra, security question one. You need to answer these security questions to verify it's really you. O, o, jakiś mail dostaliśmy jeszcze. What is your pet name? To wiemy. Toby, tak? To, to żeśmy się dowiedzieli. What is your mom's maiden name? O, o, to już będzie trudniejsze. Panieńskie nazwisko matki. Nie wiem, mamy chyba napisane, że to jest mam, tak? No to będziemy musieli się tym zająć później. Jest tak proste, mamy pięć nowych maili? Aha, nieprzeczytane, okej. Okay. The right thing. Right thing, to niby, że prawdziwa rzecz, tak? Rzecz, którą powinniśmy robić, the right thing, ale to jest napisane right, jak pisać. Students unable to feed themselves. Nations spread brooding issues, okej, okay. czyli dostaliśmy jakiegoś maila na temat... Rights Families. okej, dawał, jakby do przeczytania to sobie. Ja sobie może też to przeczytam na spokojnie. Hmm, czyli wygląda na to, że jest problem. Stu... Studenci są biedni, tak? Albo ogólnie jest problem z studentami. E, no właśnie. Mało kasy, coś takiego. No tak, wiecie, to na razie tylko nagłówki czytam. Ale wydaje mi się, że to nie jest jakoś super istotne. Może być istotne później. Dobra, zobaczmy od początku. Mamy też maila od mamy, ale zobaczcie, from Lauren Hardy. Więc może na tej podstawie jesteśmy w stanie. s mail zamiast Gmail, nie Fajnie, fajnie.web. E, wydaje mi się, że na tej bazie możemy na przykład spróbować. Hmm, Hardy, to może być nazwisko, tak? Dobra, słyszałem, co się stało. Który to jest 20? A w ogóle, I heard what happened. 26 lipca, to w ogóle daleko w przeszłość. Kiedy ostatni raz mówiła, że, że wiedziała, co się stało, to był 9 sierpnia. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Widziała, widzisz, co się stało? Tak się dzieje, kiedy nie słuchasz matki. Chcę na najlepszego dla ciebie. I already put you through school, and now we want to do it again. And for what? Becoming a vet? Czyli. Czyli co? Czyli chce być weterynarzem? Przed chwilą odrzuciła pracę w pet store. Aha, że to nie jest to samo. Ona chce być weterynarzem, ale praca w sklepie ze zwierzętami to nie jest to samo. To może mieć sens. Czyli trzeci raz została wyrzucona z tej szkoły. Może czas się, czas yy, dojść do wniosku, że nie jesteś, yy, nie jesteś, to nie twoje powołanie, tak? Powiedzmy. A ty, no okej. Okay. Wszyscy idą naprzód, a ty chcesz się ciągle cofać, tak? Now, now, now that I know for sure I'm not going anywhere, so I suggest you put an end to this. Okej, okay, czyli mama każe je po prostu przerwać. Widać, że Daj sobie spokój z tym byciem weterynarzem, bo trzeci raz zostajesz wyrzucona, odrzucone to chyba ze szkoły. Wyrzucona ze szkoły? Albo odrzucone trzeci raz podanie może, tak? Rejected from that school. Nie, czyli została wyrzucona. Okej, okay, no to to jest w sumie istotne. To chyba też sobie to trzeba zapisać. Dobra, Team Faraday. Kolejny mail. Mail przez, przyszedł... O Boże Święty, jak ja uwielbiam takie maile. Czyli CEO of Faraday Safety. O, Taylor do nas pisze. Okej. Okay. Coś ciekawego znaleźliśmy. Dobra, weź Faraday w sumie ten spadaj Taylor. Okej, okay, to jest 4 sierpnia. 4 sierpnia dostaję maila. Gdzie są rzeczy, o które prosiłem. Okej, okay, znowu po raz milionowy nie słuchasz moich instrukcji. Interesting is company first. W ogóle. No właśnie, czyli po raz kolejny znalazł jakąś pracę i najwyraźniej ją olewa. To jest ważne pytanie. For someone who is supposed in surveillance, you have a poor way of showing your focus. Your superior team Faraday, CEO of Faraday Safety. Ona pracuje, pracowała w jakiejś firmie zajmującej się e, chyba ochroną albo może nie wiem, pracą kurczę, nie wiem, patrzenie w kamery jako ochrona, nie wiem, coś w tym stylu być może. Tak mi się wydaje, że może być to Coś w tym stylu, ponieważ. I'm forced to question your loyalty. Nie, jesteś nielojalna, tak? Czyli możemy zapisać sobie, że 4 sierpnia są problemy w pracy. Okej, okay. też. Właśnie jestem ciekaw, czy przeczytanie na przykład e, maila powoduje właśnie, że ten Taylor się do nas odzywa. Tutaj do nas napisał, zobaczmy. W sumie mamy też kilka innych osób, z którymi możemy sprawdzić właśnie tutaj na Sparku. Hey, hi, hey, thing, interesting. Yet? Anything that tells me more about Anna? As. Tell us. Ok, zobaczmy. It's wrong to share personal info. Interested in reading her emails. Ok. To niewłaściwe, żeby dzielić się personaliami, tak? You are no fun. <grywy> Czyli jednak on tego po prostu tak pisał, że nie ma z tobą zabawy. You are. Może jako oni piszą. No ale wiadomo, to jest pisanie takie o, na kolanie. Dobra, mail. Kolejny. Picked up. Co to jest picked up? Ha, Serena Wills. A, to mogły być jakieś a, ah, to wiecie co, to takie trochę kolory Instagrama są. No reply picked up web. We're excited to hear from you what you have picked up this week. We noticed from your picked label that you have a thing for nature outside the city, missing countryside. Do upload and share. We can't wait. In the meantime, here are some images. Okej, okay, czyli jakby taki po prostu spam alert. Tak? O najnowszych zdjęciach różnych ludzi w sieci. Nic ważnego według mnie. Ed. I znowu z Faraday Security. Hey Ed, I think it works. Thanks again. PS, you and your factory chain coffee. Cheers. Anna. Widzicie, no! Junior Executive of Faraday Safety. My już wiemy, co, co robi, wiemy, jak pracuje. Dobra, ale tu mamy dyskusję. Może zacznijmy od początku. Hey Ed, sorry to bother you with this phone stuff again. I updated the Apple Sauce version of the OS. And it's pretty confusing. Sorry, to OK. Czyli coś, some of my messages are jumbled up for something. It says it's corrupted. I couldn't find anything about it in the official forums. Widzicie? To może być też ten efekt tych glitchy, który mamy. Jakieś problemy są z moim telefonem. It's not urgent, but it's really annoying that I can't get some of my pictures back to my, of, my, of my old text. Would be great if you could help me out. Czyli prosi o pomoc Eda w jakiejś sprawy. To jest w ogóle, zobaczcie, 16, 16 lutego! OK, don't mention it. Yeah, the Apple Source version of this is pretty buggy. Czyli problemy z bugami. Encryption is based on layers. Mhm, mm for text, guess the sentence. OK, dla tekstu spróbuj po prostu zgadnąć e, kolejność słów. I powinno być dobrze. As pictures stuck in the right order. OK, czyli to są te tłumaczenia. To, co, to są wytłumaczenia tego, dlaczego są problemy z glitchami, a raczej jak, jak sobie z tymi problemami radzić, tak. I don't want to be hipster bullshit when last time I like my coffee, how the giant corporations make them... Okej, okay, dobra. Czyli po prostu tutaj mamy jakby tłumaczenie o tym, jak sobie poradzić z glitchami. Okej, okay, dobra. Czyli co? Hmm. Wydaje mi się, że możemy spróbować, czyli jeszcze raz. To było właśnie w mailach. To było od mamy. Lauren Hardy. Zaokładam, że Hardy to może być to może być jej nazwisko, więc spróbujmy to wbić do Jabera, tak? Aha, czyli Jaber się, aplikacja się resetuje po pewnym czasie. Nie, dobrze. What is your mom's maiden name? Spróbujmy z tym Harvey, bo może to być rzeczywiście odpowiedź. Sprawdźmy. Tak, nie. Wrong answer. No to zobaczmy, może Lauren, chociaż wątpię, że to będzie to. Lauren to, Lauren to jest raczej imię, nie? No właśnie. Hardy. Kurczę. A wydawało mi się, że to porobić, to, ale... Gdybyśmy, mogliśmy coś... Mogłem coś sknocić niestety. Ta! E, e, dobrze! O kurde, czy ja walnąłem literówkę wcześniej? Ja pierdziel, aż bym chciał cofnąć teraz film zobaczyć. Wpisałem jeszcze raz dla pewności. czyż tak bym w ogóle ja pitałek bym tego nie sprawdził i olał? Ej, ale bym się zaciął na głupim momencie. Dobra, ale to jednak było hardy. musiałem popełnić literówkę albo coś źle zrobić, albo nie weszło, nie wiem. Dobra, dalej. What is your favorite movie? O kurcze. Eee, nie wiemy tego. A to oznacza, że kolejne chyba poszukiwania są potrzebne, chociaż? O, proszę bardzo. Może, Aaa, no właśnie, może Grek nam podpowie. Mm. Dobra. Do you at least know Anna's favorite movie? If we are back, if we are back to speaking terms. How long were you two dating? What kind of boyfriend are you? No dobra, eee... Uh, a, spytajmy go, jakim, jakim ty jesteś chłopakiem w takim wypadku. Hey, I know the important things, alright? And I don't need you judging me right now. Why do you want to know her favorite movie anyway? Eee... Uh, tak, możemy dostać się... Unusual login attempt, o, okej. Okay. I can access Jabra with this info. Tak, czyli mówimy po prostu, że potrzebny ten film, żeby dostać się do jabera. Oh, you are so close. Hmm. Her best friend Ashley might know. Text her, but do it as Anna. She might freak if she finds out a stranger is using Anna's phone, so let's keep it under wraps. I can't lie about this kind of thing, so I pretend to be Anna. Do you really have to? Spytajmy, naprawdę muszę to robić, bo nam Greg sugeruje, żebyśmy napisali do Ashley. Ona może wiedzieć. Tylko musimy być. Grać jako Anna, bo inaczej nie uda nam się zdobyć informacji. Bo zacznie wariować. Just try not to make her suspicious. It's easy. Just get what you need. And no one needs to know what happened. Dobra. Okej. Okay. Mamy wskazówkę. Musimy w takim wypadku napisać do Ashley. Hej, Ashley Flashy. Mhm. Mm ok. No to hej, Ashley. Zróbmy tak. Ciekawe, czy odpiszę. No wszyscy odpisują od razu. Wiadomo. Dobra. Musimy ją teraz zrobić w jajko. Anna uh, well, omg, you won't believe what I just saw. I, you can't, you can't tell anyone what, what, that I told you. Co zobaczyłaś? Nie wierzysz? Nie, nie uwierzysz, co zobaczyłam? OK. I promise. Dobra, obiecuję. Zobaczmy, co nam powie. Oh, I know you are sick of talking about Greg, but I saw Yolanda at my building holding a Faris and cane footwear bag. OK. To faktycznie porywające. So, I walked up to her, played it cool, pretend to ask for her card and stuff, right? Turns out that skank buys stuff for other people. I didn't realize a job like that even existed. Sounds kind of lame, don't you think? Sucks the fun out of shopping. Like, what if you want to return something? You return it to them or they will return it on your behalf? Shopping is pretty straightforward. Why would anyone complicate things? Also, she looks. Wygląda jak na typowe plotki kobiece. Ta. You are right. I don't hear about that. Okay, actually I'm not Anna. Dobra, niech będzie. Sorry, last time. I promise. Dobra. Czyli na razie gramy głupiego, tak? You wanted to say something. O Jezu, dziwny zapis, dziwny zapis, something. I'm feeling like a girl's night tonight. There is this personality test. What's my favorite movie? Okej, okay, no to to na pewno byłoby zbyt bezpośrednie. Spróbujmy test. There is this personality test. Did you this those tests? Finally caved in, huh? Okej, okay. this czyli pewnie odrzuciła testy, gdzie nie zwróciła na uwagę. Need to take my mind off Greg. No dobra, to będzie całkiem okej. Okay. Chcę jakby wyrzucić z pamięci Grega na razie, nie chcę o nim myśleć. Anyway, I couldn't decide what my favorite movie is. O, nie mogę zdecydować, jaki jest mój ulubiony, mój ulubiony film. O, girl, the dog, a dog's purpose. It's like you wouldn't shit up about it. <laughs> like. You can even forget your own movie? Faw movie? Lol, speaking of dogs, I'm a, I'm a shower now, I smell like wet one. Śmierdzę jak pies. No dobra, więc wiemy jak się to nazywa. A dog's purpose. Tak się nazywa jej ulubiony film. I teraz będzie jakoś to zapamiętać i dobrze zapisać, więc spróbujmy. A tutaj właśnie. Dear Anna, we have detected unusual items into your job account from this IP. Okej. Okay. W ogóle IP ma przecinek? To jest jakiś błąd. To będą być same kropki. Eee, suspicious behavior. Dupa tam. To ja się próbuję dobić. Zatem. E, o kurde. O nie, zapomniałem. Jeszcze raz. E, co to było? A dog's co? Shit. Jeszcze raz. A dog's purpose. Cel bycia psem. Ciekawy film. A dog's purpose. Ciekawy, czy taki czy taki film rzeczywiście istnieje. Możecie sprawdzić w internetach, czy to jest prawdziwy film, czy nie sobie wymyślili tytuł. Ej. Dogs. Ok. Purpose. Jaki jest cel. O jezu, nie zrobiłem spacji. Jaki jest cel e, bycia psem? Obsikać każdy możliwy hydrant. Purpose. Mam nadzieję, że dobrze to zapisałem. Zobaczmy. Uwaga, uwaga, emocje rosną. Yeah! Jesteśmy! The gift of Jab, the same achievement. Dostaliśmy się do Jabera. No dobra. O, jakieś, jakieś, jakieś memy widzę. No dobra, czy jest coś ważnego? My dentist ask, I can't feel my face when I'm with you. O Boże. Taylor. Taylor! Właśnie! To znamy Taylora. Taylor do nas ciągle pisał. Aha, to jest ten od super dowcipów. No to widać, że to się trzyma. Ok, after looking back. To jest co? Trzeci. Co to jest trzymo? Co to, to jest trzeci. Trzeci sierpnia, Monday. Uh, I should randomly put glasses on people's dogs and they will go, where is my dog? O, oh, matko boska. O, jest Anna. Proszę bardzo, wrzuciła coś. Today is gonna be a good day. Spills coffee on dress, changes it into better looking outfit. Today is gonna be a good day. Ej, proszę, jest fotka. Nawet ją można znaleźć chyba w fotkach. Fajny ciuszek. Okay. Found out today the charm still exists. People are... Mm -hmm. Feel asleep. O, możemy, zobaczcie, przystać... Fell asleep and the pizza guy was ringing the doorbell for 10 minutes. Awkward. You should offer him a slice. Too hungry. Ok. <laughs> Możemy nawet czytać odpowiedzi. <laughs> Jest facepalm. Ok. People grow only 5 feet are only 5 subs long. Think about it, o matko boska. The sequel to The Edge of Tomorrow should be the exact same movie. <laughs> Oglądałem Edge of Tomorrow. Polecam. Bardzo dobry film. To też właśnie taki z zabawą czasem. O Matko Boska, czy tu rzeczywiście 52 komentarze? Nie, ale możemy napisać coś. E, cool. Ej, patrzcie. Można było odpisać! I rzeczywiście. Ale jaja! Ej, fajnie to zrobili! Można normalnie odpisywać na wiadomości. Super. I czy to doszła 53, 53 odpowiedź też, ale mega. No dobra. You're obsessed with me. I get it. From Woodsboro. You are, o świetnie, pięknie, o tak Tak powinni poprawiać ludzie That's the end of the contest okay, guys, enjoy it. okay, Anna If you type everything in caps It sounds like you are screaming Is it this general knowledge? O. okej okay. Ona wrzuciła na Jabera Prywatnego maila od kompana, kompana z firmy To nie jest, to nie jest fajne Tak nie powinno się robić I'm sorry if it's too loud. Ok. Give zero fuck. <laughs> ok. Nie dawaj faków. Dobra. Swag. Oczywiście. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Czy coś uda nam się tutaj. Kassi. To cały czas kogo ona tutaj obserwuje? Kto to jest ta kasji? Możemy na to klikamy to nie wchodzi na profil. Sees girl leading to kill a mocking bird. Great book. Who knew that those darn birds are so hard to kill? Znowu jakiś dowcip. Crowd is insane today. A wiecie co, 3 może, może oznaczać, że 3 miesiące temu. Nie wiem. New got episode in 8 hours. 4 push ups. I'm off the chains today. Mm. A movie should not be 3 hours long. My bladder can't handle it. Ok. To jest jakiś fame, bo ma zawsze dużo lajków i komentarzy. I regret nothing. Toby's face after decide to go for fresh fish. Czyli takie pitu-pitu w sumie. Okej, okay, Taylor znowu wali do uh, Two days in a row the barista spelled my name as Cassie. Spark is full of fake, is saying the same thing. Uh -huh. Dobra, patrzę czy coś, że coś możemy znaleźć. No i ostatni wpis to jest The hardest part is getting the glitter off. Tak, i to tyle. I to tyle ze wszystkich informacji na tym całym Jabberze. Wszystkie trzy miesiące temu, to jest ciekawe. Mam nadzieję, że to jest trzy miesiące temu. Ciężko mi to zrozumieć, jak to działa. A zobaczmy, co jest tutaj. A to jest, wszystko, a to jest jej wall. A, widzicie? Ja przeglądałem wall wszystkich, a teraz możemy zobaczyć wall tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie a lover of life, animals and working at Faraday safety. Proszę bardzo. Czyli teoretycznie, dopóki nie straciła tego telefonu, cały czas pracowała. Też to tło jest dziwne, czasami mryga. Pracowała w Faraday Safety. To widzieliśmy ten wpis. Aha, to są jej wszystkie wpisy. Does it really take 8 weeks to review an application? Widać, że pracuje właśnie w jakiejś takiej... w IT. Tak mi się wydaje. Crowd is insane. To widzieliśmy. Można też zobaczyć, jakie tutaj inne rzeczy są wrzucone przez nią. They should have an indecisive line as fast food at fast food restaurants. No powiem szczerze, nie widzę kompletnie nic podejrzanego na jaberze. Nic. Nic, co by miałoby jakoś zwrócić moją uwagę. I jeszcze 3-3 miesiące temu, tak? Czyli to wszystko. No, jabber powiem szczerze, niewiele nam dał. Make sure the ashley never. Ups. O! O proszę bardzo, zobaczcie. Ws wszedł jakiś. Minutę temu jakiś wpis. It, is it like a million degrees out there or just me? Gonna chill at home for now? i to jest ciekawe. Minutę temu wbił, wbił kolejny wpis, ale przecież jej nie ma. Tak? A dlaczego trzy miesiące temu? Oczywiście to jest jedna minuta, czyli to jest czas. Okej, okay, ale co teraz się wydarzyło? Zobaczmy. Make sure that Ashley never finds out about Anna's disappearance. Czyli widzę, że to może być wiele zakończeń. Postaram się, zobaczymy, jak będzie to wyglądać, ale postaram się jak najwięcej zakończeń wycisnąć z tej gry. Zobaczymy, jak będzie się rzeczywiście to wszystko rozgrywać. Tell Greg about Anna's Jabber Post. post. A no właśnie. Czyli wszystko było w porządku, dopóki nagle nie wbiło nowe zdjęcie. Shit! Holy fuck! Ja już wiem, dlaczego ta gra... Już wiem, dlaczego ta gra jest, ma podpisek horror. Zadbałem na pewno o to, żebyście też skoczyli przed swoimi komputerami telefonami. Bateria siada. Jestem ciekaw, co się jak bateria siądzie. Dobra. Moi drodzy, na koniec tego odcinka... Dobra, wrzućmy informację, że coś dziwnego się stało. Pogadajmy z Gregiem. Udało Ci się wbić na Jabera. Co zobaczyłaś? Eee... Ona dosłownie wrzuciła nowego posta. Świetnie. Wyślij go mi. Dobra. Select photo. Jabber. No dobra, tu są wszystkie zdjęcia z Jabera. Ok, to to foto. Send, proszę bardzo. To jest jej miejsce. No tak, bo ja mam w ogóle taką samą pościel. Dokładnie taką samą pościel, niebiesko-zieloną. E, to jest jej miejsce, więc jest w domu? Dlaczego nie odpowiada? Może wciąż tam jest? Powinienem wiedzieć. To coś jeszcze się pojawiło. A, idę tam rzucić okiem. To trochę zajmie, więc bądź czujna. O, Ashley do niej pisze teraz znowu. Potrzebuję twojej pomocy. Okej. Okay. O, o. Dobra. Ona coś podejrzewa. Tak. Tylko tu mieliśmy jeszcze coś. Coś tutaj się. Recently added. Aha, bo tu widzicie, ona się cały czas synchronizują te filmy. Wydaje mi się, że będziemy. Najważniejsze to dostanie. D dopiero dojdziemy do następnego najważniejszego filmu. No ale zobaczmy. Czyli 6 July, 6 lipca zaczęła wrzucać pierwszy vlog. A teraz 12 lipca. Zobaczmy. Ashley jest so adorable. We were on the phone for hours and I only said like two words. And like a good bestie, I sat through the entire thing. <laughs> I don't know what it is about her and guys. She's always, I don't know, self conscious about it? I'm not like that with Greg. Should I be? I mean, he's been good to me, I guess. Mhm, mm okej okay. Taką dostaliśmy Jeszcze informacje, Czyli y, lubi Ashley, tak? Rzeczywiście najlepsza przyjaciółka, dobrze jej się rozmawia Jestem ciekaw, czy to nie pójdzie Właśnie w skrajną jakąś stronę Tak? Bo to te, ta gra może poruszać różne tematy Dostaliśmy, odblokowaliśmy Sobie coś takiego, no dobra Czyli teraz do nas pisze Ashley Zobaczmy Hey hej, need your help, saw your job post and looks like you're home I wanna check something Czekaj, co chcę sprawdzić? Eee... Dobra Shoot! Zobaczymy co chce sprawdzić, to będzie ostatnia rzecz, którą sprawdzimy Eee... Ok Remember I told you about my watch? Pamiętasz jak mówiłem ci o zegarku? Czy możesz sprawdzić czy jest w twoim miejscu? I can't seem to find it Mi się wydaje, że ona... Mi się wydaje, że ona nas sprawdza Nope, not here Where did you last put it? What does it look like? Jak wygląda? No dobra, poczekajcie, ale dostaliśmy jeszcze jakąś informację. Faraday, are you a very careful business owner that desires all around security? Okej, okay. czyli post na Jabberze pojawił się od, naszego, od naszej firmy, gdzie pracujemy, tak? A to jest bardzo dziwne. Ale ładnie to się wylicza, tak? Cztery minuty temu, rzeczywiście czas chyba płynie razem z tymi postami. Dobra, e, nie mogę go znaleźć. Gdzie ostatnio go położyłaś? E, sprawdź przy zlewie. Pamiętam, że zdejmowałem go w łazience. Can't find it, I will check later. Uh, sprawdzę później. co No worries. Just let me know if you see it, ok? Dobra, jest nieźle. Czyli udało nam się uspławić. Teoretycznie, bo nie wiedziałem co odpowiedzieć. Czy odpowiedzieć tak, czy odpowiedzieć nie? Ciężko powiedzieć. Dobra, new message from Greg. Talk to him. O, jest, rzeczywiście. Dobra, make sure Ashley never finds out about Anna. No dobra, moi drodzy, ale to, co się tutaj już będzie działo, zobaczymy w następnym odcinku, bo i tak wychodzi długi. Ja chciałem go do 30 minut, jakby zamykać, a tu wyjdzie mi dłużej troszkę, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja jestem w, grze do w grę dość wciągnięty w całą tę historię, więc wydaje mi się, że dzisiaj, w, dzisiaj, w tym tygodniu, cały czas do nas jeszcze pisze, w tym tygodniu e, jeszcze na pewno Greg, wyluzuj, zrobi odcinek z, z simulakry. Być może w sobotę jeszcze ten się pojawi, bo jestem ciekawy, jak to bardziej się rozwinie. O, widzicie, jakieś dostaliśmy ciekawe informacje. Będziemy to badać już w przyszłym odcinku. Dziękuję Wam za to serdecznie. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczenia już za chwilę, czyli już w sobotę. Trzymajcie się, cześć!